Cześć, jesteśmy Karolina i Kacper. Jesteśmy rodzeństwem i realizujemy projekt Terra Incognita w Wałbrzychu. To jest taki projekt we współpracy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. A konkretnie ze szkołą podstawową numer 33, która jest właśnie w tym ośrodku się mieści i też kolejnym stopniem tej szkoły. Branżówką. Z branżówką, szkołą branżową pierwszego stopnia. I będziemy robić takie fajne rzeczy, bo Terra Incognita to jest ląd nieodkryty po łacinie. I chcemy odkrywać nowe przestrzenie razem z tą młodzieżą, z tymi chłopakami, którzy tam żyją właśnie w mowie. Ale też zająć się tematem takim około ziemskim, czyli tym wszystkim, co nam daje natura, darami natury. Będziemy mieć warsztaty zielarskie, będziemy mieć warsztaty geologiczne, będziemy kopać skały, fluoryty, kryształy, ametysty. Oprawiać kamienie, które wcześniej znajdziemy, będziemy gotować, będzie to jedzenie głównie wegańskie. Tak, roślinne. Będziemy mieć warsztaty zielarskie, więc będziemy uczyć się o ziołach, zbierać je, przetwarzać je, no i potem do tego gotowania używać. Ale też mamy... Będziemy się relaksować przy instrumentach archaicznych, przy muzyce instrumentów archaicznych. Będziemy razem grać przede wszystkim, nie tyle relaksować się przy tej muzyce, co będziemy ją tworzyć. Na gongach tybetańskich, misach tybetańskich, różnych dzwonkach, kalimbach i innych takich rzeczach. I na koniec mapa marzeń. Zrobimy sobie mapę marzeń z naszymi uczestnikami, żeby każdy z tych uczestników wyszedł z tego ośrodka ze swoim planem na życie. Tyle.